dosyć głęboki sygnał. ID 40 takie łamane. Zobaczymy, co to jest. Na tą chwilę porzucam poszukiwania. Będę babcią klozetową. Spójrz z tego miejsca, tutaj przy tych belkach. 3 złote i 2 kapsy. Zazdro. Zazdro? No. Nie ma czego. No ale masz jeszcze. Jakieś monetki wychodzą. Odkrywca historii, sklep z wykrywaczami metali oraz rodzinka detektorystów.pl zapraszają na film. Witamy Was serdecznie, wita Was Ewelinka, wita Was Hania, wita Was Zbój i oczywiście Krzysztof. Witamy Was w kolejnej naszej przygodzie. Dotarliśmy do Stegny, spędziliśmy tutaj noc na parkingu, spaliśmy w naszym mobilnym domku. Wszyscy wyspani, zadowoleni, bo za chwilę zjemy śniadanko i ruszamy na plażę, na poszukiwania. Hania, szukasz dzisiaj wykrywaczem? Nie, ze zbójem. Hania dzisiaj będzie bawiła się ze zbójem. Ja odpalam swojego Rutusa, swoją maszynę, Ewelinka swój sprzęt. No i mamy nadzieję, że dzisiaj wyjdzie też bardzo dużo monet. Wczorajsze poszukiwania, a film możecie obejrzeć, który jest zalinkowany powyżej, przyniosły znalezienie złotej obrączki. Nikt z nas tego nie znalazł, tylko nasz kolega Piotrek. Zobaczcie sami. No i trzymajcie za nas kciuki, żebyśmy to my dzisiaj znaleźli coś z ciekawej biżuterii. No i oczywiście dobrze się też bawili. Oczywiście śniadanie trzeba rozpocząć od kawy. Bez kawy nie ma dobrego dnia. No i bez jakiejś dobrej kanapki. No co? Zbuju, chodź, hop, hop, hopka zbuju, hop, patrz, i zbuju wyszedł, i jest. Dla każdego. A dzisiaj na śniadanko co przygotujemy? Kawusia, będzie, tak? Kanapeczki. Z czym te kanapeczki? Bułeczki, sosik, pasztet. Co z kawuszka? Masełko. Jeszcze było paprykarz gdzieś był. I kiełbasa. Także coś z tego się na pewno zrobi dobrego, prawda? A ja co mam złożyć? Już masz wyciągnięte. Mam na czym będzie zjadła? Ania, chlebek czy bułkę? Bułeczko na ciasto sztuką. Paszet twój ulubiony. Z czym to jest? Skórką, nie? O kurczę, a ten duży nóż jest w tym. Chodź, zbój. Piotrek z Olgą wyspani? Wyspani. Olga. Spani. Nie. Ej, Olgu, nie, daj trochę tej herbatki. Olga dzisiaj spała ze swojej strony. Tej herbatki daj już. Życzę powodzenia na plaży, na poszukiwaniach. Już widziałem rano ktoś, jak my wstaliśmy, to wracał z plaży z wykrywaczem. Wyskubał wszystko. Nie da rady. Ej, usiądź wygodnie, Hanuka. Daj boczkiem tak. Nie. O. Czestujcie się. Chciałam gdzie to lepiej. Po swojsku kiełbasą, która nie wygląda jak swojska.
przyszła ta najprzyjemniejsza chwila, że można zejść na nadmorską plażę, no i odpalić wykrywacz metali. I za chwilę oczekiwać pierwszych sygnałów. Gdzieś jest tutaj. Jest w sitku, ale co to jest? Gdzie to jest? Gdzieś mi to zniknęło. Gdzie to jest? A, jest. Jest pierwsza moneta i to grosiak. Piękna pogoda. Bardzo dużo ludzi, słoneczko świeci, grzeje w dupkę i zobaczcie, co znalazłam. Łuskę. Trochę mnie to zdziwiło. Nie wiem, z czego to ta łuska jest? Nie wiem. Taka, o. Dosyć głęboki sygnał. ID 40 takie łamane. Zobaczymy, co to jest. Jeszcze to gdzieś tutaj w środku jest. A, jeden sygnał już jest. Kapsel. A czy coś jeszcze jest, to zobaczymy. Jakby jeszcze coś tutaj było, zaraz zobaczymy. Ale też bije nisko. To też... nic szlachetnego, ale trzeba to sprawdzić. Jakieś kijki, tutaj inne rzeczy są. Nie, już przebija na żelazo, także. O, jest kolejny kapsel, nawet dwa. Czyli trzy z jednego miejsca. Zawsze to mogły być monety. Kolejny mój sygnał to oto takie coś. Taki koszyczek z kabelkiem, więc biło naprawdę mega mocno. Taka ciekawostka. Ciekawe, do czego to mogło służyć. Pewny sygnał. Tutaj ktoś przygniótł stopą to, co zaraz odkryjemy. ID 42 pewne na wykrywaczu. Zobaczymy zaraz, co to będzie. Co to może być? 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 Gdzieś się tutaj przemieszcza. Czy nie? A, jest tutaj. Tam. A już myślałem. Te zrywki zawsze w konia robią. Wpadają monety, ale także wpadają i śmieciuchy. Przy okazji się to sprząta, żeby następnym razem, jak przyjedziemy, było czyściej. Żebyśmy wyciągali tylko te dobre sygnały. Idę sobie, idę. Nagle sygnał. Ale żeby dobrać się do tego sygnału, musiałem ściągnąć kapcie. Ale co wypukała woda, to musicie zobaczyć sami. Dwa złote. Jak pięknie się zaświeciło. Ktoś musiał rano biegając albo przechodząc zgubić te dwa złote. No i trafiło, że ja je znalazłem. Pozostaje mi tylko się cieszyć, ale uwierzcie mi, woda jest mega zimna. Mega. Ale za to mam dwa złote. Morze spokojne. Sporo sygnałów też. Ale i też dużo śmieci. Jak to na nadmorskiej plaży. Tutaj człowiek odpoczywa. O, kawał folii. Trzeba następnym razem ten, spodeneczki jakieś wziąć ze sobą, bo można się roztopić tak gorąco. No już ta pora, że no niestety. A, już tam pobiegł. W tym miejscu tutaj, gdzie jestem, za mną są belki, a na belkach kapsle, które zwróciły moją uwagę. Podeszłem. Pierwszy sygnał to jest złotówka, którą odłożę. I tu w pobliżu jeszcze mam też inny sygnał. Także zobaczymy, co to jest. 64 sygnał pewny.
Myślałem, że folia, ale nie. Gdzieś jest tutaj. Zaraz zobaczymy, co to będzie mogło być. A, jest. Jest tutaj. Odsłoniło się. 2 złote, kolejna moneta. Także cieszę się niesamowicie. 3 złote i szukam dalej. Tu jeszcze. Tu coś jeszcze jest. Spójrz z tego miejsca, tutaj przy tych belkach. 3 złote i 2 kapsle. Zazdro. Zazdro? No. Nie ma czego. No ale masz jeszcze. Jakieś monetki wychodzą. I kapselkami się chwalisz. Ja tu mam tyle tych kapselków, że masakra. Ale gorąco, ja muszę iść się przebrać chyba troszkę. Aż wypieków na twarz dostałam. Także nie jest źle. Coś tam wychodzi, pogoda dopisuje. Tylko się cieszyć. Tak. Trzeba kocyk rozłożyć, popalać się trochę. No, ja tam wolę szukać. Ale ja nie powiedziałam, że ja wolę leżeć, opalać. W domu się opalam. Na tarasie jak leżę, a tutaj czerpię to, co natura nam daje. I ludzie, którzy gubią monety. I samą przyjemność. Wywalają śmieci i kapselki. No to tego to jest sporo. Tradycyjnie. Mamy co robić. Przebranżowimy się na tych, na sprzątaczy plaży. Też dobry pomysł na biznes. Nie? Ale zło mnie jest w cenie. Na tą chwilę porzucam poszukiwania i będę babcią klozetową. Muszę odpocząć chwilę w tym cieniu. Także rzucam wykrywacz. Co mi pokazujesz? Coś ci pękło pod nogami. O kurde! Widzisz, czas chyba ten, na odchudzanie. Babcia klozetowa z takim zarwanym fotelem. Przyszedłeś, kochanie, znalazłeś nas, kąpałeś się, widzę. W buju. I kolejny sygnał, i to bardzo pewny. Zobaczcie, tutaj wyskoczyła nam następna złotówka, ale też widać, że już troszkę poleżała, bo zobaczcie, ma taki czarny nalot w środku na tym jasnym stopie metalu. Także i to tutaj blisko siateczki. Przy tych drzewkach znalazłem 10 groszy. O! Jest kolejny sygnał. Zaraz zobaczymy, co to jest. Jest to tutaj bliżej. Ale nie widzę jeszcze, gdzie to jest. Gdzie to jest? Te drzewka chyba były przez sztorm tutaj narzucone, albo po prostu ktoś sprzątał i to wyrzucił tutaj. Gdzie to jest? O, mam to tutaj. Jest złotówka. Kolejna moneta wyciągnięta na tej plaży. Cieszę się niesamowicie, bo swoje kilometry trzeba wychodzić, żeby coś znaleźć i wyciągnąć to z tego syfu, który znajduje się na plaży. Udało już się znaleźć ponad 10 zł, z czego bardzo się cieszę. Oczywiście trzeba było swoje wychodzić, bo to nie ma tak lekko. Natomiast nie ma ciągle tej biżuterii, którą chciałoby się znaleźć. Jeżeli tutaj się na tej plaży w Stegnie nie uda znaleźć, to będziemy próbować na innych. Mamy na to dużo czasu. Tutaj koło tych palet, gdzie ludzie siadają, sygnał pewny. I ja już widzę, co to jest. Cieszę się niesamowicie. I jest i następne 2 złote. Tutaj o, ktoś sobie postawił takie palety, żeby mógł usiąść. A jak usiadł, to co zrobił? Zgubił kasę. Szukamy tu dalej. Idziemy do kolejnej palety. Zobaczymy, czy coś tutaj jest, czy nie ma. Cisza. Ktoś sobie muszelek nazbierał. Obejdziemy te palety wokoło, bo może coś nam się tutaj trafi. Cisza. Nie ma nic. I jeszcze kawałeczek i będzie wszystko wiadomo.
Tu jest aleniska ID, tu kawałek folii może być. Tutaj jest, ale to raczej według mnie jakaś folia będzie. Tak, o, zobaczcie. Niskie ID to jest folia. Ale przeszukamy jeszcze te 2-3 metry, może coś się uda znaleźć. I idziemy dalej. Plaża nam się coraz bardziej zaludnia. Chyba trzeba będzie zmienić miejsce na inną, bardziej taką, gdzie komfortowo będzie można prowadzić poszukiwania. Jedni ciężko poszukują, a drudzy ciężko udają, że poszukują. My tynkujemy. Ja szukam. Ja kopię ten skarb. Dobra. Syrenkę robimy. Hania. Syrenko ty. A zbój pomaga. Tak, niszczyć. Podjęliśmy decyzję, że zbieramy się na inną plażę. Wszyscy się tutaj po tym piasku zbijają na wzniesienie. Idziemy do busa. I za chwilę podejmiemy decyzję, gdzie jedziemy dalej. Ostatecznie podjęliśmy decyzję, że jedziemy do miejscowości Jantar, oczywiście nadmorskiej miejscowości. Zrobimy najpierw jakieś zakupy w sklepie, żeby można było coś podjeść, wypić kawę, no i wbić dalej na plażę. Zrobić co? Poszukiwania. Co niektórzy będą się pewnie opalać, ale ja intensywnie będę prowadził poszukiwania. Oby tylko nie było za dużo ludzi, bo o dziwo tutaj w Stegnie po prostu na nasze odejście pojawiły się tłumy. Jest dopiero maj, a mam wrażenie, jak to by był środek sezonu, szczyt sezonu wakacyjnego. Także jedziemy, no i zobaczymy, co nas tam zastanie. Oby coś ciekawego. Amen. Amen. A w drodze zrobiliśmy małe zakupki. Dzisiaj niedziela handlowa, więc polo otwarte. Co kupiliśmy? Grejpfruta, bułeczki, bułka czosnkowa, suróweczka, sałatka warzywna z jajkiem. I Hania, co tam ma dobrego? Kinder jajko. I co? A autko sobie jeszcze kupiła z Hot Wheelsa, bo ona sobie kolekcjonuje. Które to już twoje autko? Czwarte, piąte? Szóste. Ja mam jedno autko. Hania, chodź do nas! I ostatecznie wyszło tak, że mieliśmy pojechać do Jantaru i zajechaliśmy tam, ale samochodów na parkingu tyle, że nie było gdzie zaparkować, nawet się zrymowało. Nie było gdzie Flintstona wcisnąć, z racji tego cofnęliśmy się do Stegny. I ze Stegny ruszyliśmy gdzie? Gdzie jesteśmy, Hania? W Sztutowie. W Sztutowie, także posiłek, kawka i spadamy na plażę, na poszukiwania i opalanko. Tak jest. Zjeść w końcu tą zupę. No. Że co, bo nie rozumiem. U nas chcesz zjeść w końcu zupę. No zjesz zupę. A zjem pewnie za godzinę. Zupkę chińską? Robi się już robi. Muszę wam powiedzieć, że lepszej formy aktywnego wypoczynku, van life'u i przygody to nie było można sobie wymarzyć. Takie wyjazdy tak resetują umysł i ducha, że jak się wraca do domu, to znowu chce się wrócić w teren. Tak ogólnie mówiąc, taka refleksja mnie naszła. I naszym oczom ujawniło się morze. Pokażcie swoją radość. Jest radość, jest ta moc. Rura ze schodów zjeżdżamy! Trzymaj się, uważaj, bo są końce. 48 ID, dla mnie to już jest wiadomo co, bo dzisiaj i wczoraj wykopywałem o tych wartościach monety i wcale się nie pomyliłem, wszyscy są świadkowie, nawet znajomi z tyłu, że pierwszy sygnał i od razu piątka. 5 ziko na wejściu, ale tylko się cieszyć, bo widać, że nikogo przed nami nie było. Także Sztutowo odkrywa moc swojej plaży. Rodzice sobie je szukają, a ja robię sobie bazę. Zbójam oczywiście, bo zbój mi pomaga, to jest jego baza też. Ale jego baza będzie druga. Ja robię taką bazę w dziurze. Krzysiek miał na wejściu piąteczkę, a zobaczcie co u mnie. Monetka 10-groszowa, bardzo zjechana. Ale monety wychodzą, także
Może jeszcze tutaj nas coś zaskoczy. Ładny kolorek. O! Ładny kolorek. Coś gdzieś jest. Gdzieś głębiej. O! Tam, kawałek śmieciucha. Ketchup. A nie, od gumek. Użyte? Pudełko. Pudełko zostawili, a radością się nie pochwalili. I jest kolejny sygnał. 20 groszy. Też widać, że już sobie poleżało tej ziemi troszkę. Natomiast z tym sygnałem, z tymi 20 groszami było tak, że sygnał ID, sygnał pewny ID 29, czyli bardzo niski. I tak trochę sobie myślę, nie kopię tego, ale nie dało mi to spokoju, kopnąłem, no i kopnąłem 20 groszy. Także tutaj cały czas człowiek musi kopać każdy sygnał, żeby być pewien, że nic ciekawego nie ominie. A to dlatego, że jak już wcześniej wspominałem, no liczę na coś bardziej szlachetnego. Mam nadzieję, że uda się znaleźć. Ostatnio byłam babcią klozetową, a teraz mogę być i przy łopacie, nie, Hanna? Nie. No, wykorzystujesz mnie? Nie. Co? Nie. Trochę? Nie. A powiedz, co tu będzie? Na baza. Baza? I zbuja. I dla zbuja chyba, co? No. Musi być trochę większa, mamo. Nie może... A może tatę zaangażujemy do łopaty? No bo mamusiu, ona nie ma być taka, że tata się kopie w dół. Ona musi być też na boki podkopana. Jak chcecie, to wam pomogę. Też mam łopatę. Ale łopata. Oddaj Hani. Chęci się liczą, Hania, nie? I mordka mi się ucieszyła, bo kolejny sygnał, kolejna moneta, 50 groszy. Także w tym piasku można znaleźć wszystko. Wszystko, ale jak na razie tylko monety. A moją kolejną znajdką jest to oto takie coś. Chyba to będzie spineczka, ale w pierwszym momencie, jak mi się tak zaświeciło, to wydawało mi się, że to pierścionek. No ale niestety... Jest to część spineczki. Także do wora, do torby. Jest i kolejna znajdka, jest kolejne 2 złote, z czego bardzo się cieszę i to jest ta dobra informacja, natomiast ta gorsza, no niestety musimy się już zbierać i zmieniać miejsce swojego pobytu. Niestety czas płynie nieubłagalnie, zwłaszcza w takiej sytuacji, gdzie czas spędza się przyjemnie z wykrywaczem metali w ręku. No niestety, kończymy na dzisiaj poszukiwania i jedziemy dalej. Dziewczyny jakie niezadowolone, że muszą do domu wracać. Tak, chciałyby zostać. Chciałyby zostać. Ale nie tylko one niezadowolone. Ale niestety tak musi być. Ale wrócimy tu na pewno. 2-dniowy wyjazd zaliczony. Jak było, widzieliście. Olga, coś ci się podobało bardziej lub mniej? Mi? No. Nie podobało mi się to, że niczego nie znalazłam, a podobała mi się pogoda. O, Ewelinka? Zgadzam się z przedmówczynią. Hania? Ja się bawiłam. Pokropnym ty... kolegą. Tak? To ci się nie podobało. A co ci się podobało? Nie wiem. Chyba nic. Chyba Lody. Nic. Chyba nic. Mi się podobać. Piotrek, szczęściarz? No ja mi się podobało bardzo, z tego względu, że odpuściłem plażę na poczet wody, no i woda mi... Podarzyła. Podarzyła, dała swoje. Cieszymy się jego szczęściem. Cieszymy się jego szczęściem. No a ja co mogę dodać? Mi się tu wszystko podobało, nawet to, co się nie podobało, bo zawsze jestem zadowolony, jak przyjeżdżam nad morze jeszcze z grupą osób, które mają pozytywną energię. I tym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Jedziemy dalej. Obserwujcie nas, zobaczycie, dokąd tym razem zajechaliśmy. Także do zobaczenia, na razie. Odkrywca historii to sklep, który prowadzi sprzedaż wykrywaczy metali, cewek, propointerów, jak również magnesów neodymowych.
Prowadzimy sklep internetowy www.odkrywcahistorii.com, jak również sklep stacjonarny w miejscowości Susz. Prowadzimy również sprzedaż ratalną raty 0% paju. Pozdrawiam Was obsługa sklepu Krzysiu i Ewelinka.